Tema, lecimy już z drugim odcinkiem City Skylines. Już albo dopiero drugim. I tak, co my tutaj ostatnio zrobiliśmy ciekawego? Mamy nasze osiedle mieszkalne. Dodatkowo... Zobaczmy, jak prąd wygląda. Prąd jest ok. Mamy nawet nadwyżkę prądu. Woda też jest ok. Czyli tak, musimy zrobić, powiększyć to osiedle tutaj. Ponieważ mamy zapotrzebowanie na tu. Oho. No właśnie, tutaj mi prąd popsuje. Źle zrobiłem te linie. Naprawdę. Ja to zrobię tak. Wtedy prawdopodobnie nie będzie prądu. No. Chyba, że... ten prąd dojdzie tutaj. Mam taką nadzieję, że tak się stanie. Zrobimy co... A tutaj jeszcze mam miejsce. Okej, to zrobimy coś takiego. Coś takiego. Tyk. Tutaj zrobimy... strefy komercyjne. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Mamy minus z mieszkańców póki co. Czy prąd będzie tu? Wody nie będą mieli. A nie, będą mieli. No tak. Ledwo co, szczerze mówiąc. Nie mam pieniędzy. To mamy problem. A dobrze. No, dobra, wprowadzają się ludzie. Czyli prawdopodobnie będziemy zaraz na plusie z pieniędzmi. Plus 200, tak, jesteśmy na plusie. Niewielkie miasteczko, 1400 mieszkańców. Mamy tak. Parki, pałace, budynki unikatowe poziomu drugiego, kanały, nabrzeże, parki różne i tak dalej. Okej. Zimowy rynek. To muszę mieć 5000 mieszkańców. Okej. Dobra, dostaliśmy pieniądze, więc możemy tutaj im wodę podłączyć. Pyk. Powinno być git. Jak prąd? Tak ledwo co, szczerze mówiąc. Daję radę. Zdajmy z dwa wiatraki. Okej. Zobaczmy teraz. Mamy nadwyżkę ostrą. No nie taką ostrą, ale mamy nadwyżkę cały czas, więc jest okej. Zagrożenie tsunami powoduje zamknięcie elektrowni atomowych na całym świecie. Lul. Dobrze, że my nie mamy elektrowni atomowych. Mamy plus 1000. Ale kozak, musimy zrobić szkołę na pewno. Bo wykształcenie naszych mieszkańców to jest tragedia. 10 tysięcy potrzebujemy. Gdzieś tutaj zrobimy tą szkołę, tak po środku mniej więcej. Okej. Troszkę. Dobra, robimy szkołę. Jak to będzie wyglądało? No powiedzmy, że tutaj może być ta szkoła. Wtedy zburzymy dwa mieszkania. Ale... będziemy mieli za to szkołę. Jak to tutaj jest szkoła podstawowa. Panel budżetu. Dobra. Ponieważ nasze wykształcenie musi trochę wzrosnąć. Mamy straż pożarną, mamy policję. Mamy pomoc medyczną. Mamy odpady tutaj. Więc aktualnie mamy wszystko, czego potrzebujemy. Parki, jakiś park może byśmy zrobili. Rozrywka 100. Za bardzo nie mam gdzie tego postawić, to jest problem. O, gdzieś tutaj może. Tutaj. Pyk. Dobra, no i kozak. Zobaczmy, jak tam nasza edukacja idzie. Edukacja. Jak wygląda szkółka? Nie chcę jej zbudować. Uczniowie 267 na 300. Czyli jest ok. Nie jest zapełniona. Remiza. Wozy strażackie w użyciu 0. Zastępców w więzieniu 9. O kurde. A jak to wygląda? Pacjenci 1 na 100. No co, na spokojnie. Czy to się dalej pali? Tutaj już się nie pali.
Czy ja mogę powiększyć to moje osiedle? Tak, spalenia. Nie wiem, czy ja to mogę powiększyć. Jak ja to wezmę dzielnicę, czy mi to powiększy tą dzielnicę? Nie, to już mi zrobi kolejną. Słabo trochę. Nie można tych dzielnic powiększać. Ja bym chciał to powiększyć. O, da się, dobra. Czyli mamy powiększoną naszą dzielnicę mieszkalną i tutaj musielibyśmy troszkę dorobić. Troszkę musielibyśmy dorobić tutaj. Tyk. Dobra, zrobimy coś takiego. Dzielnicę przemysłową musimy powiększyć troszkę. Bo nie mają gdzie pracować ludzie. Damy jeszcze tutaj tak. No i zobaczymy, jak to, co to jest. Nabrzeże pozwalają na przystosowanie linii brzegowej, zapewniając budynkom przynależność cennych stref w pobliżu wody. Nabrzeże. No ale po co mi to? Nie rozumiem. To tutaj, rozumiem, mogę zrobić, tak? Aha, i tutaj będę mógł coś zbudować. Okej. No dobra, no spokojnie. Mamy 1800 mieszkańców. Co? Na strefie komercyjnej jest trochę popyt. Więc walnijmy tutaj jeszcze taką malutką strefę komercyjną. I może... gdzie jeszcze? Tutaj mógłbym zrobić drogę. I na tej drodze zrobić strefę komercyjną. Dobra. I tutaj dodamy jeszcze strefkę sobie komercyjną. Pyk, pyk, pyk. Powinno być ok w miarę. Jest to mniej więcej wyrównane teraz. Mamy 1880 mieszkańców plus 1600 tygodniowego dochodu. Musielibyśmy szkołę lepszą postawić. Szkołę średnią. Nasze wykształcenie to tak średnio. Uprawnionych jest 300 mieszkańców, a pewno jest 300, czyli powinno być ok. Mamy 6%, 7% wykształconych mieszkańców. A dopiero teraz zauważyłem, że ta gra jest... ta muzyczka jest tak głośna. Dajmy na 8%. Dobra. I tak nadal jest strasznie głośno, nie wiem czemu. Inna jest ta muzyka. Prawda. Dobra. Jak to teraz wygląda? Czy my czegoś potrzebujemy? Aha, znowu na mieszkalne jest zapotrzebowanie. I na przemysłowe. Jeszcze trochę moglibyśmy tutaj podciągnąć tą dzielnicę mieszkalną. Nie, to będzie słabe. Tutaj. Ja tu mogę zrobić coś fajnego. Tak. No, nie, no tu już nie mogę. Tak. No muszę to zburzyć, tak. No dobra, nieważne. Zrobimy tutaj tak. Tutaj zrobimy troszkę komercyjnej. No i tutaj cała mieszkalna, tutaj jeszcze troszkę komercyjnej. Dobra. Powinno być ok. Przemysłowo powiększymy troszkę. Tutaj musiałbym straż pożarną jeszcze dołożyć, ale powinno być ok.
O co chodzi z wodą? Też powinno być ok. Nie tak? A bo tu wody nie ma. No tak. Ociągnijmy stąd. Dobra. Teraz tutaj musimy ogarnąć wodę, bo tutaj też nie ma. Mamy wodę, a jak prąd wygląda? Ja nie wiem, czy my tutaj prąd będziemy mieli. Powinniśmy mieć, ale nie jestem pewny. Czy będzie prąd? Mam nadzieję, że tak. Dobra. Właśnie, mamy tu wodę? Mamy wodę. No i spoko. Woda jest ok, prąd. Nie widzę prądu. Czemu mi prądu nie pokazuje? Prąd, dobra, też jest ok. I póki co. Jest wszystko ok. Dobra, teraz zbieramy naprawdę już hajs na. Na ogarnięcie sobie. O, ktoś portfel znalazł. Na ogarnięcie sobie tej szkółki. Szkoły średniej potrzebujemy, a później bibliotekę publiczną. Szkoła średnia. 24 tysiące. I 500 dolków utrzymania. No to trochę może potrwać, ale już mamy 2000 mieszkańców ponad. Zobaczmy, jak to wygląda. Z czego mamy największy dochód? Ze stref mieszkalnych. Wygląda na to. Tego tutaj nic nie mamy. Niskie zagęszczenie głównie. Ja to samo. No, transportu publicznego nie mamy, rejony handlowe też nie mamy. I punkty poboru opłat. No. Da się coś takiego zrobić? Gdzie to nie... A tutaj są opłaty drogowe. Czy mieć 2400 mieszkańców? Okej. Okay. Czyli jak gdzieś... jak gdzieś będę wjeżdżać, to mogę zrobić, żeby płacić opłaty. Zrobimy sobie później takie... taką dzielnicę, tak jakby z miasteczkami i tak dalej. I tam bym to zrobił, jak już. Coś takiego. Woda i wszędzie powinna być. Co oni tu kłamią? Jest woda przecież. Mamy nadmiar wody. Ale lipa jest z prądem. O Jezu, nie to. 7 MW. Kurde, mało. Ale nie, dobra, jesteśmy ok. Co jest? Ulica oferuje małe pomieszczenie magazynowe z bezpiecznymi drzwiami do wynajęcia. Co? O co chodzi? Nie wiem. Dobra, zobaczmy, jak to tutaj wygląda. Straż pożarna sobie radzi. O! Mamy miasteczko, 2400 mieszkańców. Możemy przemysł górniczy zrobić, recykling, używanie rekreacji. O, i mamy nowe drogi, autostrady, rampy, duże rondo. Skrzyżowanie. Zaawansowana turbina wiatrowa. Cmentarz możemy zrobić. Zajezdnia autobusowa, czyli moglibyśmy sobie ogarnąć coś w tym kierunku. Linijka 1 na 8, 1 na 8. No radzą sobie póki co. Serunek policji przestępców w więzieniu 10. Jezu, czemu jest tak dużo przestępców? Zbudować bibliotekę. A bo ja hajs dostałem. Ja wolę szkołę średnią. Zrobić, tak szczerze mówiąc. Tylko jest taki problem, że... nie mam gdzie tego zrobić. Ha! Nie przewidziałem tego. No właśnie, problem jest taki, że na tych osiedlach...
Musiałbym też brać pod uwagę to, że gdzieś szkoły muszą być. Tutaj bym mógł dać, ale wtedy prąd przerwa. No dobra, trudno się mówi. Zobaczmy. Uuu, ale rośnie liczba uczniów, halo. A biblioteka? No dobra, też zróbmy bibliotekę. Ale będę musiał zburzyć domów. Lul. Gdzieś tutaj byłoby najlepiej zrobić. No. Bo tutaj. Dobra, zrobię już tutaj, nie? Dobra. Minus 20 mieszkańców. Mamy teraz problem. Ponieważ musielibyśmy to powiększyć. Czy tutaj się korkuje gdzieś? Z tego co widzę, to jest wszystko ok, póki co. Tutaj się korkuje strasznie. No. Mogłem tu rondo walnąć. Ale wielkie jest to rondo. Małe rondo? Duże rondo. O dobra, to jest małe rondo. Mógłbym tutaj rondo walnąć. Aha. To by był najlepszy pomysł. To jak to zrobić teraz? Bo jeden wjazd musiałby jechać stąd. Drugi stąd. Bym musiał jakoś tak to postawić. I stąd dać na górę, a stąd na dół. Bo jak tutaj dam, to mi to nic nie da. Może dam tutaj, ale też nie mogę. Bo tutaj chodzi o to, że bardzo dużo ludzi do domów, a tu jest do domów jeździ, a tu jest jedyna, no tu dwie drogi, tu jest jedna, a tu jest druga. Tyle, że tutaj jeżdżą i do domów, i do pracy. Musiałbym to wszystko wykosić. I zrobić to rondo tutaj. No dobra, zróbmy to. Nie wiem co tu jest, to są same strefy jakieś, tak? Tak, to później to damy, no spokojnie. O nie, nie chciałem. O Jezu. Okej. Zrobiłbym to jakoś... Tak? W ten sposób, że tutaj to rozwalam. I teraz robimy coś takiego. Tutaj. Ale słabo. Tyk. Dlaczego jest taka brzydka droga? Halo. A nie, jest normalna. Okej. A tutaj to... Nie wiem. Zobaczymy. Tutaj może coś będzie jeszcze. Aha, tu będzie kolejne osiedle te, prawdopodobnie mieszkalne. Później. W przyszłości. Dobra, zobaczmy co się z tym stanie. Dobudujmy sobie tutaj te strefki. Strefy mieszkalne jest popyt bardzo duży. Ale na spokojnie. Testujmy to rondo. A teraz tutaj się blokują. Bo tu... Chociaż... Nie no, nie ma tragedii chyba. Ja mogę ulepszać drogi?
Schylenie, prosta droga, tak jak w SimCity. O, mogę. Dlaczego nie mogę? Aha, może jeszcze nie odblokowałem, albo nie wiem. Bardzo możliwe. Okej. No i niby w miarę to wygląda jakoś. Tutaj się sklepy budują. Strefy mieszkalne jest bardzo duży popyt. Ale ja bym poczekał póki co. Ponieważ... potrzebujemy... O, tutaj fajnie się rozbudowują. Okej. Mamy poziom drugi. Jak wygląda to? Użytkownicy biblioteki publicznej 7. Niewykształcony 79, wykształcony 21. Koła? Chyba jest ok dostępność szkół. 280 uprawnionych, a mamy pojemność 300. Tutaj to w ogóle. Uprawnienie 494, a pojemność 1000. Na spokojnie. Na spokojnie. Czyli póki co jest ok. Punkty poboru opłat. O! A, spowalniają ruch dodatkowo. Jak to wygląda? Bo jazdo, ale to duże jest. Tutaj mógłbym zrobić punkt poboru opłat. Tutaj i tak mało ludzi jeździ, tak szczerze. Tylko jak ja mam to niby zrobić? Nie rozumiem. A, że tak. Chciałem to zrobić. Ale to jest w jedną stronę, a ja potrzebuję w dwie strony. Albo przy wjeździe do miasta, ty. Ciekawe, jakby to zadziałało. Dobra, ile to kosztuje w ogóle? 12 tysięcy. Ale dodatkowe pieniążki mogłyby być. Teoretycznie mógłbym to zrobić teraz. Tylko nie mam za bardzo gdzie, to jest problem. Przy wjeździe do pracy tak średnio, co? Może zrobimy płatne osiedle, co? Jakieś. Będzie wyjazd z ronda. I będzie pobór opłat. No. Brzmi jak plan. Bez kitu. Dobra. No i póki co jest wszystko w porządku. Panel budżetu. Z czego zarabiamy, a na czym tracimy najwięcej? Najwięcej tracimy na szkole. Ale to jest ważne, nie? Aha, przepisy jakie drogie są, ty. Mam tylko to. Używanie rekreacji. Zwolenie na rekreacyjne korzystanie z substancji kontrolowanych przyciągnie turystów. To zrobimy na płatnym osiedlu. Recykling. To zrobimy wszystko w tym. W dzielnicy dla Bogoli. Która będzie tutaj. Zaraz obok. Tutaj już będzie nowa dzielnica. Gdzieś tutaj. To już będzie jakaś nowa dzielnica dla Bogoli. I tutaj tak, zrobimy bramki na wjazd, damy wszystkie te przepisy, damy recykling, damy zakaz palenia, damy parki, a nie, parki palenia to nie, zakaz palenia nie mogę. Ale zakaz posiadania zwierząt, używanie rekreacyjne, marihuany na przykład, to by damy tutaj w tym. Ale to zrobimy w kolejnym odcinku. Także jak się podobało, to zostaw łapy w górę i widzimy się w kolejnym. Elo.